Promenada 2021 to cykl wakacyjnych spotkań na Krośnieńskiej Promenadzie ze wspaniałym widokiem na Odrę i wspaniałymi spotkaniami przy muzyce. Na pewno w każdy piątek i w każdą sobotę zapraszamy na godzinę 19. Spotykajmy się muzycznie po tylu miesiącach pandemii. Warto się spotkać ze sobą twarzą w twarz, ale warto się też spotkać z muzykami, którzy zapraszą nas do przeróżnych podróży muzycznych. No właśnie, panie dyrektorze, przeróżne podróże muzyczne, czyli przygotowaliście te 18 spotkań, bo to jest 18 piątków i sobót. Przez całe wakacje przygotowaliście różne tematy, czyli będzie można pośpiewać, potupać znane piosenki? Na pewno znane piosenki chociażby z filmów, znane piosenki wojskowe, żołnierskie, znane piosenki z przebojów rockowych i tutaj zarówno wykonywane przez zespoły, jak i wykonywane przez coverowców, znane piosenki z kategorii poezja śpiewana i znane piosenki ze spotkań takich zwykłych, rodzinnych, tudzież weselnych. Panie doktorze, czyli co? Słońce, kocyk, można przyjść, napić się pewnie jakiegoś napoju, coś zjeść, rozłożyć ten kocyk, posłuchać. Dokładnie tak. Zakładamy, że ta zielona przestrzeń wokół promenady będzie do zagospodarowania dla Państwa jako widzów. W zależności od pogody czasami zaprosimy Państwa na krzesła, czasami zaprosimy Państwa do tego, żeby skorzystać z tej zieloności, bo przestrzeń jest naprawdę piękna. Ci, którzy nie byli na promenadzie, będą mieli okazję być na niej przez najbliższe 2 miesiące. Panie dyrektorze, druga niespodzianka dla Krośnian i gości, którzy w czasie wakacji będą przyjeżdżać do naszego miasta, to taki podtytuł Promenada 2021, kreatywna promenada i tutaj niespodzianka zarówno dla rodziców, jak i dzieci, dlatego że w godzinach od 10 do 14, od poniedziałku do czwartku, czyli codziennie przez 4 dni w tygodniu, niezależnie od tego piątku i soboty, zabawy dla rodziców i dzieci. Zapraszamy przede wszystkim rodziców z dziećmi albo dzieci z rodzicami, z dziadkami, ze starszym rodzeństwem. Chcielibyśmy Was, drodzy Państwo, zaprosić do wspólnej zabawy. Zabawy do wykorzystania tych elementów, które dla Was przygotujemy. Jeżeli będziecie chcieli razem pomalować na streczu, zapraszamy. Jeżeli będziecie chcieli przypomnieć swoim dzieciom, jak się grało w kapsle, zapraszamy. W gumę, zapraszamy. Albo usiąść do partyjki szachów, też zapraszamy. Zapraszamy Was też do podróży z taką grą, którą przygotowała lokalna grupa działania Zielone Światło. To jest gra, która dotyka rzeczy wokół Krosna, z terenu powiatu czy z terenu szerzej województwa lubuskiego. Jest okazja się z tym wszystkim zapoznać. Jeśli będziecie chcieli pobawić się też elementami sportowymi rodem ze średniowiecza, które mamy w zamku, to też zapraszamy. Panie dyrektorze, to zapytam, dlatego że widzę w programie WOŚP. Już w lipcu i sierpniu przygotowujecie się do wielkiego finału? Oczywiście. Zawsze Krosiński sztab zaczyna wcześniej, a w tym roku rzeczywiście dużo wcześniej, ale to dlatego, że w 2022 roku będziemy mieli 30. finał WOŚP-u. I myślę, że to jest 28 albo 29 finał w Krośnie. Chcielibyśmy, żeby ten finał wyglądał pięknie i żebyśmy wszyscy włączyli się, my mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, mieszkańcy najbliższej okolicy, do wspólnych działań. Dlaczego polegały te warsztaty WOŚP-owe? Dlatego w trakcie warsztatów WOŚP-owych chcielibyśmy zaprosić najmłodszych i starszych do przygotowania różnego rodzaju elementów. Na przykład będziesz przygotowywał, drogi widzu, torbę, to przygotuj dwie. Jedną dla siebie będziesz mógł ją zabrać ze sobą na zakupy, a drugą dla nas do WOŚP-owej loterii. Będziesz szykował bransoletkę, przygotuj dwie. Do wszystkiego przygotujemy materiały, wystarczy do nas przyjść, usiąść, wspólnie z nami się zabawić, wykonać różnego rodzaju ozdoby i różnego rodzaju elementy. I te elementy w dwóch egzemplarzach. Jeden dla siebie, drugi dla WOŚP-u. Trafią do loterii WOŚP-owej, która będzie przy okazji finału i zawsze to będzie trochę więcej pieniędzy. Liczymy na to też, że szanowni Państwo, będziecie się włączali też ze swoimi pomysłami w międzyczasie. Będzie okazja do przegadania tych pomysłów. Panie dyrektorze, czyli podsumowując, to spełnianie marzeń, tak? Bo tak naprawdę od półtora roku marzymy o tym, żeby się spotykać, swobodnie rozmawiać w tej przyjaznej atmosferze, to podsumowując, piątki, soboty, wspaniałe spotkania z muzyką i znajomymi. Na pewno. Mam nadzieję również, że będziecie Państwo mogli przysiąść,
nie tylko do posłuchania, ale też do tego, żeby razem spożyć jeden czy drugi napój. Próbujemy o to zadbać i mam nadzieję, że już od pierwszego spotkania tak będzie. A znajdźcie tą chwilkę w każdy weekend, w każdy piątek i w każdą sobotę, bo zamiast spędzać czas przed telewizorem, spędźcie go z przyjaciółmi. Spędźcie go w Krośnie na wyremontowanej, przepięknej promenadzie z przepięknym widokiem na Dolne Miasto i z muzycznymi spotkaniami bardzo, bardzo, bardzo różnymi. A od poniedziałku do czwartku, od 10 do 14, różnego rodzaju zabawy dla dorosłych i dla dzieci. Tak, choć przede wszystkim dla dzieci, bo to w końcu ich wakacje. Zapraszamy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.